Cześć wszystkim, ja mam na imię Anka, a to jest kanał poświęcony sztuce. Witam Was bardzo serdecznie u siebie. Autora Bitwy pod Grunwaldem myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, mam przynajmniej taką nadzieję. Ale znać kogoś nie oznacza wiedzieć o nim wszystko, więc dzisiaj opowiem Wam trochę ciekawostek i faktów z życia Jana Matejki, który tak zakorzenił się w polskiej kulturze, że w momencie, kiedy myślimy o jakimś wydarzeniu historycznym, mamy przed oczami jego obrazy. I to chyba największa nominacja i marzenie malarza historycznego. Tutaj jak zawsze będą się przewijać jego obrazy, które na pewno kojarzycie. Ja się nie rozgaduję, mam nadzieję, że dowiecie się po tym filmie czegoś nowego. Zaczynamy! Ojciec malarza był Czechem, natomiast matka wywodziła się z rodziny polsko-niemieckiej. Matejkowie osiedlili się w Krakowie przy ulicy Floriańskiej. Natomiast w domu Jana Matejki panowała atmosfera ogromnego patriotyzmu i miłości do Polski. Gdy był małym chłopcem, złamał nos, który nie zrósł się odpowiednio i teraz ten krzywy nos możemy podziwiać na jego autoportretach. Jan, kiedy miał 26 lat, odniósł ogromny sukces dzięki dziełu pod tytułem Kazanie skargi. Cały dochód, który otrzymał z wejść na wystawy, oddał na sieroty. Oczywiście był malarzem wielkiej klasy, tworzył i ogromnej rangi obrazy, i ogromnej wielkości obrazy, ale jego charakter był dosyć słaby, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty ze swoją żoną. Nawet można powiedzieć brzydko, że był pantoflarzem, to ona głównie trzymała rękę na pulsie, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy zamówień, finansowe, papierkowe. On tylko malował, ale może to i dobrze, bo Jan Matejka nie miał kompletnie głowy do interesów i do spraw takich związanych z pieniędzmi. Poza tym, że była taką prawdziwą panią domu, to też była ogromną muzą artysty. Bardzo często mu pozowała, bardzo często była jego modelką. I możemy zauważyć, że większość kobiet przedstawianych na jego obrazach ma twarz Teodory Matejko. Jak tylko zauważała, że jej rola jako modelki i jako muzy artysty jest zagrożona, wpadała w histerię, miała ataki paniki, krzyczała, miała takie ataki furii, symulowała różne choroby. I to wszystko doprowadziło do tego, że podczas takiej jednej z furii została zamknięta w zakładzie psychiatrycznym. Dodatkowo, prawdopodobnie dzieci artysty również miały takie problemy na podłożu psychicznym. Pomimo tego, że Teodora była faktycznie bardzo nerwową kobietą i znamy ją jako taką przywódcę rodziny, to jednak również była bardzo wrażliwa. Także zajmowała się sztuką, rysowała, malowała i taką dziedziną sztuki, w której czuła się naprawdę dobrze, był haft. Takim dowodem na to, że Jan Matejko faktycznie był nieogarnięty w tych sprawach finansowych, jest taka anegdotka, że sprzedał jeden z swoich większych, ważniejszych obrazów za równowartość dzisiejszych 10 zł. Bardzo często ofiarowywał swoje obrazy, na przykład narodowi polskiemu czy papieżowi. Na przykład papieżowi ofiarował Sobieskiego pod Wiedniem, który znajduje się w muzeach watykańskich. Jego przyjaciele nie musieli płacić za malowane przez niego portrety, który bardzo chętnie wykonywał takie zlecenia nieodpłatnie. Na przykład wykonał portret Stanisławowi Tarnowskiemu lub Marcelinie Czartoryskiej. Dodatkowo Matejko bardzo dużo wspierał osoby potrzebujące i takie różne na przykład stowarzyszenia. I to wszystko doprowadziło do problemów finansowych. Na obrazie Bitwa pod Grunwaldem postać Witolda nosi rysy Adama Sapiehy. Dodatkowo szkice, jakie wykonał Matejko do koni na tym obrazie, tworzył on w stajniach Sapiehy w Krasiczynie. Kiedy pierwszy raz dowiedziałam się o tym fakcie, byłam taka niezwykle szczęśliwa, ponieważ ja pochodzę z okolic Krasiczyna i kiedy dowiedziałam się, że Matejko był w moich stronach i jeszcze rysował tam konie, które ja również chciałam szkicować, byłam niezwykle dumna. Podobno Jan Matejko pił bardzo duże ilości kawy, co w sumie nie jest dziwne, bo namalowanie obrazów takich wielkości zajmuje na pewno bardzo dużo czasu i na pewno mistrz malował również nocami, ale Matejko nie był uzależniony tylko od kawy, tylko wypalał też duże ilości papierosów. Wykształcił ogromną ilość artystów, co nie jest też dziwne, bo był dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od 1873 roku chyba, do której również sam uczęszczał. Takimi artystami, jego uczniami, którzy są najbardziej znani teraz w polskiej sztuce, są Mehofer, Wyspiański, Tettmajer i Malczewski. Jak sam mówił, nie miał darów do języków obcych i nauka obcych języków sprawiała mu ogromną trudność. Przyczyną jego przedwczesnej śmierci było pęknięcie wrzodu żołądka i zmarł 1 listopada 1893 roku w wieku 55 lat. W czasie jego pogrzebu bił dzwon Zygmunt, który bije tylko w najistotniejszych momentach.
dokumentach dla historii Polski i Krakowa. Módlmy się za ojczyznę, Boże błogosław dzieci, tak brzmiały ostatnie słowa Jana Matejki. To już wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że dowiedzieliście czegoś nowego. Takie krótkie formaty czasem u mnie na kanale będą się pojawiały. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do dawania łapki w górę, jeśli Wam się spodobało. I też wpadajcie na mojego Instagrama, który pojawia się gdzieś tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!